co ty tutaj robisz? Ja szykuję się do imprezy urodzinowej. A jakiej imprezy urodzinowej? No, naszej. Jak to naszej? No bo widzisz, szkółka ma już rok. Od roku, co tydzień, robimy dla was fajny materiał, dzieciaki kochane. Co? To już tak długo? No, to minął właśnie rok. I właśnie w tym pomieszczeniu szykuję urodziny, żebyśmy mogli razem obchodzić. Że co? Chcielibyśmy was gorąco zaprosić za tydzień na godzinę 17 na wspólne urodziny razem z Kubą i ze mną i ze szkółkami. Ale ekstra! Wpadniecie? Gorąco was zapraszamy. Gorąco was zapraszamy. Musicie napisać maila na kontakt@krzepkimaluch.pl i tam zapiszemy was na listę. I w ten sposób dostaniecie linka do urodzin, które będziemy razem za tydzień obchodzić. Serdecznie was zapraszam. Pamiętajcie, musicie się zgłosić, jeżeli chcecie wejść na spotkanie. Ale ekstra. A co będziemy tam robić? Nie mogę ci nic powiedzieć, bo ja tu już trochę zaczęłam szykować, ale nie mogę nic zdradzić. Będzie fajnie. Nie mogę się już doczekać. A czy ja mogę zaprosić kolegę? Ty masz jakiegoś kolegę, Kuba? A tak, ma na imię Noe. Noe taki, co był w Arce? Dokładnie tak. Pozwalamy mu, dzieciaki? Co? Dzieci się zgodziły. Ekstra, ekstra. No to co? Zaczynamy? To zaczynamy. Zaśpiewamy razem. Zapraszam was do wspólnego śpiewu. Witają was Artem, Ania i Ola. Zapraszamy was do wspólnego śpiewu. Myślę, że większość z was zna tę pieśń. Aleluja.
już on ma o was staranie. Pierwszy list Piotra, 5-7. Co tutaj pływa, powiedz mi proszę? Rybki. Ale masz rybek. Nie stukaj, bo się będą ciebie bały. Dobra. Teraz widzisz, ile do ciebie przypływa. Chyba mnie lubią. No tak, chyba tak. Skoro słyszały naszą rozmowę, to nadal cię lubią. Chyba przez to, że jesteś do nich podobny. A czy one same potrafią się o siebie zatroszczyć? Nie o mnie. A jak? Tylko ludzie. Tylko ludzie się o nie troszczą? No. A co takiego, w jaki sposób się tutaj o nie troszczysz? Ty między, ale to jeszcze razie wszystko. Patrzcie tu do tej Julki. To jest kwiat. Jak wiecie, ma takie szczypcie, bo widzicie, to jest tylko takiego pomarańczowego. Mhm. To jest właśnie ten kwiatik. A ten zwierzak jak się nazywa? To jest akurat glonojad, tu jest kiesek, taki głupik, ten pamiętam. I jak o te rybki dba? Co trzeba dla nich robić? Codziennie wymieniać im wodę, czyścić akwarium, a ta wielka gumka ściąga biutki. A to są jaśninki, w których się okrywają małe rybki. To chyba dużo pracy jest. No, trzeba jeszcze im dać jedzenie. To jest dużo pracy, ma serce chyba. I ty tak o te rybki dbasz? No, ale to nie ja sam dbam, to też tata dba o nie. A. Zapala im codziennie światełko w każdym akwarium. Tylko w jednym mogę zapalać. Czyli służymy Panu Bogu, kiedy pomagamy innym, nawet jeżeli to są takie rybeczki. Masz rację. Wszelkie troski swoje złóżcie na Niego, gdyż On ma o was staranie. Pierwszy list Piotra, 5-7. Kochane dzieci, zanim usłyszycie kolejną historię, chciałabym zaprosić was do modlitwy. Proszę, skłońcie czoła swoje, zamknijcie oczy i pomódlcie się ze mną. Dobry Ojcze, kochany Boże, dziękujemy Ci, że kolejny raz możemy spotykać się tutaj, aby Ciebie słuchać, aby modlić się do Ciebie. Dziękujemy Ci za nowy dzień. Dziękujemy Ci za Twoją łaskę, za nową historię biblijną, za Twoje słowo, przez które do nas przemawiasz. Chcemy Cię uwielbić i wywyższyć. Prosimy Cię o Ducha Świętego, aby pomógł nam słuchać, aby otworzył nasze oczy, uszy, serce na Twoje słowa i aby przez to słowo przemienił nasze całe życie. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Życzę wam wielu błogosławieństw podczas słuchania nowej historii biblijnej. Pewną drogą szło czterech przyjaciół. Szli, żeby odwiedzić swojego przyjaciela. Często szli tą drogą. Ich przyjaciel był bardzo chory. Był sparaliżowany. To znaczy, że nie mógł poruszać niczym, nawet palcem u ręki. Nie mógł przekręcić głowy. Całe życie leżał, nie mógł zobaczyć pięknych drzew, kwiatów. Tego dnia szli wyjątkowo podekscytowani, ponieważ w ich miejscowości miał pojawić się Jezus. Jeden z nich powiedział: słuchajcie, dzisiaj musimy iść szybko. Jezus na pewno go uzdrowi. Musimy go zanieść do Jezusa. Na pewno będzie nam ciężko, powiedział kolejny. Ale za to będzie wracać razem z nami na nogach. Chodźcie, idziemy. Szli tak podekscytowani, nie mogli się doczekać, żeby zaprowadzić swojego przyjaciela do Pana Jezusa, który miał szansę go uzdrowić. Kiedy doszli do jego domu, musieli wziąć go razem z jego łóżkiem. Ciężko było im przedostać się przez drzwi, ale nie martwili się tym, że trochę je uszkodzą. Wiedzieli, że
muszą doprowadzić go do Jezusa. Kiedy szli drogą, też nie było im łatwo. Było im bardzo ciężko, ale nie poddawali się. Czasami musieli przystanąć, ponieważ dookoła latało pełno much, musieli je odganiać. Damy radę, na pewno! Postarajmy się! Szli, szli i byli pełni nadziei, że Jezus uzdrowi ich przyjaciela, że będzie mógł się poruszać, że z powrotem sam pobiegnie tą drogą do domu. Kiedy doszli do domu, w którym przebywał Jezus, okazało się, że trochę się spóźnili. Przed wejściem było pełno ludzi. Dom był pełen zatłoczony. Nie było jak się dostać. Musimy ich poprosić. Przepraszam, czy możecie nas wpuścić? Niesiemy tu chorego. My też tutaj jesteśmy chorzy, czekamy na uzdrowienie. Nie pchajcie się. Trzeba było przyjść wcześniej, byście się dostali. Nie ma jak przejść, nie przeciskajcie się przez nas. Nikt nie chciał ich wpuścić do środka. Czy mieli wrócić tą samą drogą i poddać się? O nie. Nie po to dźwigali tak ciężkie łoże ze swoim przyjacielem. Nie po to mieli tyle nadziei, żeby teraz się poddać. Oni mieli lepszy plan. Postanowili zrobić coś zaskakującego. Postanowili wejść na dach, rozebrać część dachu i spuścić chorego przyjaciela do środka domu. Tak też uczynili. Jakież było zdziwienie ludzi w środku, kiedy zobaczyli nagle nad sobą niebo. Kto rozebrał mój dach? Ale oni się tym nie martwili, naprawią to później. Najważniejsze było to, żeby zaprowadzić ich chorego przyjaciela do stóp Pana Jezusa. I udało im się to. Pan Jezus, kiedy to zobaczył, zrozumiał wszystko. Powiedział: człowieku, wybaczam ci twoje grzechy. Wszyscy ludzie, a byli to wysoko postawieni ludzie, uczeni w piśmie, kapłani, zaczęli myśleć: jak to wybaczam grzechy? Tylko Bóg może wybaczać grzechy. Ale Jezus wiedział, o czym oni myślą. Powiedział: żebyście wiedzieli, że mam moc przebaczać grzechy, rzekł do tego człowieka: wstań, weź swoje łoże i chodź. I wiecie, co się stało? On wstał, wziął swoje łoże i zaczął chodzić. I miał siłę. I nie tylko mógł chodzić, ale i skakać, i biegać. I tak jak wcześniej nie mógł ruszyć nawet palcem, to teraz mógł ruszać już wszystkim. Wszyscy byli zdziwieni. Alleluja! Jak to się stało? Wielkie cuda dzisiaj zobaczyliśmy. I nikt nie martwił się już rozebranym dachem. Wszyscy cieszyli się tym, że człowiek, który był sparaliżowany, wyzdrowiał. A najbardziej cieszyli się jego przyjaciele. Nie będą musieli już go dźwigać z powrotem do domu. Otwórzcie teraz wasze Biblię na Ewangelii Łukasza, 5 rozdział, i tam będziemy czytali od 17 do 26 wiersza. Uwaga! I stało się pewnego dnia, gdy nauczał, a siedzieli tam faryzeusze i nauczyciele zakonu, którzy przybyli ze wszystkich wiosek galilejskich i judzkich i z Jerozolimy, a w nim była moc Pana ku uzdrowieniu. Że oto mężowie nieśli na łożu człowieka sparaliżowanego i usiłowali wnieść go i położyć przed nim. A nie znalazłszy drogi, którędy by go mogli wnieść z powodu tłumu, weszli na dach i przez powałę spuścili go wraz z łożem do środka przed samego Jezusa. I ujrzawszy wiarę ich, rzekł: człowieku, odpuszczone są ci grzechy twoje. Wtedy uczeni w piśmie i faryzeusze zaczęli zastanawiać się i mówić: któż to jest, co bluźni? Któż może grzechy odpuszczać, jeśli nie Bóg jedynie? A Jezus poznał myśl ich i odpowiadając, rzekł do nich: cóż to rozważacie w sercach waszych?
Co jest łatwiej rzec? Odpuszczone są ci grzechy twoje, czy rzec wstań i chodź? Lecz abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma moc na ziemi odpuszczać grzechy, rzekł do sparaliżowanego. Powiadam ci, wstań, podnieś łoże swoje i idź do domu swego. I zaraz wstał przed nim, podniósł to, na czym leżał i odszedł do domu swego, chwaląc Boga. I zdumienie ogarnęło wszystkich i chwalili Boga i byli pełni lęku, mówiąc: niezwykłe rzeczy oglądaliśmy dzisiaj. Amen. Cześć dzieciaki. Cieszę się, że jesteście. Mam dla was dzisiaj trzy zagadki. Pierwsza. Przez jaką część domu trafił do Jezusa chory? Zaznaczcie odpowiedź na ekranie. Druga zagadka. Ilu przyjaciół pomogło choremu dostać się do Jezusa? Mam nadzieję, że dobrze wam pójdzie. I trzecia zagadka. Co miał wziąć z sobą chory po tym, gdy uzdrowił go Jezus? Mam nadzieję, że poszło wam bardzo dobrze. Widzimy się następnym razem. Pozdrawiam. Wszelką troskę swoją złóżcie na Niego, gdyż On ma o was staranie. Pierwszy list Piotra 5:7. Link do pracy plastycznej, którą widzicie właśnie na obrazie, możecie ściągnąć sobie w opisie, wydrukować i przygotować właśnie taki domek i łoże i liny. Powodzenia! Wszelką troskę swoją złóżcie na Niego, gdyż On ma o was staranie. Pierwszy list Piotra 5:7. Żegnamy was na dzisiaj. Miejcie się dobrze. Pozdrawiajcie rodziców swoich. Pozdrawiamy was bardzo serdecznie i do zobaczenia za tydzień na urodzinach. Dobrego dnia. Rybki was też pozdrawiają. Pa, pa, dzieciaki.